ostatnio robiłem mały research dla remontując.pl, więc się co nieco dowiedziałem, co ludzie wpisują na facebookowe grupy, gdy szukają architektów wnętrz. Więc jeżeli jesteś ciekawy, no to będzie dobry materiał, żeby dowiedzieć się, co ludzie wpisują, kim są, jaki jest średni metraż do zaprojektowania, jakie pomieszczenia, jakie mają wymagania i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lecimy. 333 posty na Facebooku. Taka liczba zaczyna być istotna statystycznie. Oczywiście, im więcej, większa próbka przebadana, tym lepiej dla wyniku. Więc kim jest statystyczna osoba, która szuka architekta wnętrz? Wiadomo, statystycznie ja i pies mamy po 3 nogi. Myślę, że możemy w ogóle pójść tym torem rozumowania i zrobić to samo właśnie z taką osobą, która wypisuje posty na Facebooku. A więc statystycznie nasza osoba w 2/3 jest kobietą, a tylko w 1/3 facetem, ponieważ za większość postów odpowiadają kobiety. I nasza statystyczna osoba naprawdę pisze zróżnicowane posty. Są takie, które zawierają tylko 3 słowa, ale są dużo bardziej rozbudowane, tak jak na przykład ten. 69% wszystkich ogłoszeń miało adnotację na temat województwa lub miejsca zamieszkania. Więc jeżeli dla ludzi jest to tak ważna informacja, że ją tak często podają w swoich ogłoszeniach, to ja myślę, że nasza statystyczna osoba, czyli 2/3 kobieta, 1/3 facet, też powinni mieć jakiś emblemat związany z miejscem zamieszkania. 142 różne ogłoszenia miały informacje na temat pomieszczeń, które są do zaprojektowania. Jeszcze mniej, czyli 25% wszystkich ogłoszeń miało informacje na temat stylu. Wiemy już, kim jest facebookowy klient architekta wnętrz, no to może teraz porozmawiajmy trochę na temat pomieszczeń. Na 142 ogłoszenia, które zawierały informacje na temat pomieszczeń, to 52 ogłoszenia były na temat kuchni, 62 na temat salonu, 67 na temat łazienki, a salon z aneksem to 21 ogłoszeń. Ogółem 64% ogłoszeń zawierało w ogóle prośbę o zaprojektowanie co najmniej 2 różnych pomieszczeń. I najczęstszym połączeniem pokojów, które występowało w zapytaniach na Facebooku, to tylko łazienka, albo tylko salon, albo salon i kuchnia. Z ciekawostek, aż 7 razy była potrzeba zaprojektowania tylko i wyłącznie pokoju dziecięcego. To teraz przejdźmy do stylu, bo to jest najbardziej zaskakujące. Wydawało mi się, że praktycznie każdy chce styl skandynawski, a spośród tych wszystkich ogłoszeń tylko w 5 przypadkach było właśnie zapytanie o styl skandynawski. No tak jak nie styl skandynawski, no to może jakiś styl loftowy, ale tego było jeszcze mniej, bo to były tylko 3 zapytania o taki styl. No właśnie, no to w takim razie czego ludzie chcą? O co ludzie pytają na Facebooku, jeżeli szukają architekta wnętrz? Najczęściej ludzie szukają architekta, który zaprojektuje im w stylu nowoczesnym. Jak ma ten styl nowoczesny wyglądać? Czy to właśnie jest ten skandynawski, czy to jest loftowy, czy to jest jeszcze zupełnie coś innego? Nie mam pojęcia, co to tak do końca oznacza. W każdym przypadku to jest tak pojemne słowo, że to może oznaczać wszystko. No ale po prostu ludzie w ten sposób opisują styl, w którym chcą, żeby ich mieszkanie było zaprojektowane. Gdy rozmawiałem z architektami wnętrz, co według nich najczęściej pojawia się w takich ogłoszeniach, w poszukiwaniach architekta, to padało stwierdzenie, że cena. Do takiego stopnia, że nawet ludzie wpisują, że szukają studentów, żeby po prostu było taniej. Czy to prawda? Nie do końca, tylko 25% wszystkich ogłoszeń zawierały jakąś adnotację odnośnie ceny. Czy ludzie w takim razie nie kierują się ceną przy wyborze, gdy szukają architekta wnętrz? Raczej się kierują. Po prostu jest to trochę dana wrażliwa. Nie każdy chce bezpośrednio mówić, że mu zależy na cenie. Ludzie się trochę wstydzą o tym mówić, więc załóżmy, że ten prawdziwy procent jest wyższy. Ten wewnętrzny, nie ten, który okazują, tylko ten, który mają jakby w swojej głowie. Co to też nie oznacza, że każdy kieruje się ceną. No dobra, to już mamy chyba przegadane prawie wszystko, czyli cenę, pomieszczenia, styl. Czy są jeszcze jakieś inne informacje, które są ciekawe dla osób, które szukają architekta wnętrz? Tak, zazwyczaj, nie zawsze, podają także metraż, jaki mają do zaprojektowania i średnio to jest
około 60 metrów. Jakby patrząc z drugiej strony, informacja dla architektów wewnątrz, jak duża jest konkurencja, jak dużo osób próbuje odpisywać na te komentarze. Jest to około 51 osób średnio komentarzy pod każdym postem, plus te wszystkie, do których ja nie miałem dostępu, czyli te wiadomości prywatne. Ale co jeszcze może wpłynąć na przykład na to, żeby brać wyższe pieniądze, jeżeli chodzi o projekt? Czas. 21% spośród wszystkich klientów zwraca uwagę na czas. Wiadomo, w budowlańce terminy są dosyć długie, oczekiwania, sam buduję, sam się remontuję, więc wiem, że na niektóre rzeczy czeka się nawet 2 miesiące na zwykły kran. To jest dosyć długo, a ludziom zależy na tym, żeby szybko się wprowadzić, więc część z tych ludzi zwraca na to uwagę, żeby projekt był wykonany, załóżmy, do czerwca, do lipca, do sierpnia. Albo niektórzy mówią, że mają na to rok, ale i też są uwzględnieni w tej statystyce, ale częściej ludzie właśnie mówią o krótkich terminach. A najważniejsza rzecz, to co wyszło jakby w moich danych, to jest tylko fragment, nie można tego przerzucić na całego Facebooka. Można próbować, ale to jeszcze chyba jest, tak jak mówiłem, to jest dopiero początek tej drogi zbierania statystyki, analizowania. Ale na pewno w jakiejś części można jakby próbować to przełożyć. To są, pamiętajcie, dane ilościowe. Raczej mówią o procencie występowania w jakiejś populacji danej cechy, a nie mówią nam, dlaczego tak się dzieje. Więc takich wniosków nie możemy na podstawie tych danych wysnuć. I tak samo ludzie, którzy jakby szukają pomocy, szukają architekta wnętrz na grupach facebookowych, to może być zupełnie inny klient niż ludzie, którzy szukają architekta przez Google'a. Tam mogą wpisywać inne rzeczy, na innych rzeczach może im zależeć. Tak samo mogą inaczej zachowywać się ludzie, którzy szukają architekta wnętrz od dewelopera. Czasami deweloper proponuje jakichś architektów wnętrz, żeby im zaprojektowali. Tam też będą się po prostu klienci inaczej zachowywać, będą patrzeć na inne rzeczy. Ten wycinek, ten krótki research dotyczy tylko tego jednego małego fragmentu i dosyć ciężko byłoby go uogólnić na całe społeczeństwo. Więc tak, mam nadzieję, że kolejny research uda mi się zrobić jeszcze w krótszym czasie niż pół roku. Jest to dosyć czasochłonne, żeby takie rzeczy robić, bo to trzeba przejść przez 300 ogłoszeń i kroczek po kroczku w wolnym czasie je sobie przeanalizować. Ale mam nadzieję, że coś jeszcze takiego zrobię, bo wbrew pozorom to było bardzo ciekawe. Może na tym razem, jak już robiłem na temat klientów architektów wnętrz, to teraz może się wezmę za samych architektów wnętrz. To też może być ciekawe.